Znajdujemy się na polu jęczmienia Hivido odmiany Mercurio. Jest dzisiaj 3 lipiec, zaczynamy żniwa. Przebieg pogody jesiennej i wiosennej był bardzo przychylny dla tego jęczmienia. Ładnie się rozkrzewił jesienią, bardzo dobrze przezimował i z wiosny do późniejszego okresu wyglądało na to, że to będzie bardzo fajny plon. Później susza troszeczkę pokrzyżowała nasze plany, ale zobaczymy. Zaczynamy kosić. Za jakąś godzinę, dwie będziemy mieli pierwsze jakieś sygnały co do plonów. Generalnie, jak Państwo widzą, uprawa wygląda dobrze. Jest wyrównana, dobrze zagęszczona. No troszeczkę kłos jak gdyby zdrobniał i ziarno jest drobniejsze. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co poleci z kombajnu, bo jak wiemy, w żniwa kombajn weryfikuje każde pole i pokazuje jego prawdziwe oblicze. Właśnie jesteśmy już po pierwszym koszeniu, wysypujemy pierwszy zbiornik na przyczepę. Myślę, że to da nam obraz już wilgotności, no i pewne już do przymiarki co do plonu. Chciałbym kilka słów powiedzieć na temat jęczmienia i uprawy jęczmienia w tym regionie Polski. Jest to jak gdyby taki środek Polski, północy. Popularność uprawy jęczmienia ozimego no nie cieszy się tutaj dużym zainteresowaniem z racji tego, że mamy tu różne zimy i przeważnie jest problem z zimowaniem jęczmienia. Jęczmień Hivido no też ma swoje mankamenty w tym względzie, że też potrafi wymarznąć, ale uprawiamy go dlatego, że rokuje i że przyniesie nam większe plony. Uprawa jęczmienia w naszym gospodarstwie jest podyktowana tym, że potrzebujemy jęczmienia jako paszy dla trzody chlewnej, bo jest to w zasadzie niezastąpione zboże pod względem zapełnienia włókna. Także staramy się, żeby w diecie zawsze była jakiś udział jęczmienia, czy to jest w hodowli prosiaka, czy też tucznika. Jest to też roślina bardzo fajna, bo ona przyspiesza nam żniwa. Rozkłada nam ten ciężar żniw na okres wcześniejszy i późniejszy. Także jak tutaj Państwo widzicie, mamy 3 lipiec i już zaczęliśmy żniwa, co nam pozwoli jak gdyby przygotować tutaj to pole pod uprawę rzepaku. Mamy na to czas, możemy zastosować nawożenie organiczne, wywozić po fermy czy też gnojowice i wtedy w bardzo dobrym terminie agrotechnicznym zasiać rzepak. Dlatego lubimy tą roślinę i lubimy ją uprawiać, chociaż czasami aura popsuje nasze plany, niestety to wymarznie, ale teraz nie wymarzło i cieszmy się tym, co urosło. Jesień była dosyć przychylna, siew odbył się w takim typowo agrotechnicznym terminie, czyli około, nie pamiętam dokładnie, ale 15-17 września bodajże. Schody były dosyć szybkie, jesienny rozwój rośliny prawidłowy, także on się ładnie pokrzewił, na wiosnę było dokrzewienie, jak widzimy jest to gęsty łan. Zima była przychylna, pozwoliła tej roślinie przezimować, nie było żadnych strat. Oprócz powiedzmy takich strat jakichś wynikających z wadliwych melioracji, czy ewentualnie innych takich rzeczy tam zalewowych. Na wiosnę wegetacja dosyć szybko ruszyła, bo była ładna pogoda i on też wystartował, ale wczesnowiosenna susza, która przyszła w kwietniu, przytrzymała ten jęczmień. Później przyszły opady na początku maja, które znowu pobudziły wegetację i szybciutko on jak gdyby nadrobił straty. Ale te ostatnie okresy suszy spowodowały, że on troszeczkę wcześniej dojrzał niż powinien, bo on jeszcze powinien mieć chociaż tydzień wegetacji. Ale niestety, jak widzimy, jest już gotowy do zbioru i właśnie dzisiaj go zbieramy. Także zagęszczenie kłosa jest ok, tylko jest kwestia właśnie wypełnienia ziarna. Ziarno jest drobniejsze, także to prawdopodobnie obniży plon, bo z tego, co widzieliśmy na wiosnę, jesienią na wiosnę, ta plantacja tak rokowała, że będzie plonowała na poziomie 8 ton. Myślę, że rzeczywistość będzie pomiędzy 6 a 7. Zobaczymy. W związku z tym, że znajdujemy się w gospodarstwach, które prowadzą produkcję zwierzęcą, także dysponujemy nawozem organicznym typu gnojowica, ewentualnie ze współpracy z biogazownią mamy poferment. I ten jęczmień jest uprawiany właśnie na nawożeniu organicznym i tylko nawożenie azotowe było uzupełniane na wiosnę. Jesienią był wykonany siew po wykonaniu jak gdyby uprawy wgłębnej kultywatorem Kultus i następnie siewnikiem talerzowym w rozstawie 16,7 mm został wykonany ten siew, 2 jednostki siewne na hektar. Wiosna, oczywiście nawożenie azotowe uzupełnione 2 razy i ochrona. Ochrona była wykonana 3-krotnie. Pierwszy raz to było T0 wykonane tiofanatem metylu. Drugi zabieg był wykonany tiltem turbo. No i trzeci zabieg na kłos był wykonany latusem ERA. Także zdrowotność była zadowalająca.
Co prawda w tym roku dużej presji chorób nie było z racji tego, że mieliśmy dużo słońca, wysokie temperatury, także rośliny były zdrowe. Także jak widać, w tej kondycji one tu dotrwały, dojrzały i dzisiaj je zbieramy. Żeby poznać i zastosować prawidłową technologię uprawy jęczmienia Hiwido, dobrze jest zapoznać się z warsztatami Akademii Uprawy właśnie tego jęczmienia, które warsztaty prowadzone są przez Syngentę. Myślę, że to są ciekawe zajęcia, na których można poznać właśnie te szczegóły, ewentualnie konkretne rozwiązania dla konkretnych rejonów też Polski. Także tych zainteresowanych do uprawy jęczmienia Hiwido zachęcam do skorzystania i uczestnictwa w Akademii Jęczmienia Hiwido.